Nowy t-shirt, nowa kolekcja 2025, czy głowa jeszcze w 24, czy już przeskakuje do 25? Już powoli patrzę trochę na nowy sezon, gdzie zrobiłem sobie takie podsumowanie całego sezonu z trenerem, czy też z psychologiem i teraz już działamy tylko do przodu. To jakie były owoce tego rachunku sumienia, jeśli to nie jest tajemnica spowiedzi oczywiście? Na pewno doświadczenie ekstraligowych torów, na pewno poznanie tego, jak to jest być w podstawowym składzie od początku, na najwyższym poziomie rozgrywkowym po prostu. No i wszystkie błędy wyszły na jaw, wszystko, co jest do poprawienia, wszystko, przed czym tak naprawdę nie da się uciec, uciec w ekstralidze. Także to będę poprawiał na nowy sezon. Czyli nie kłamali, że Ekstraliga nie wybacza nawet ociupiny błędu? Mieli rację, no kurczę, trzeba przyznać. To w czym gdzieś największe poletko jest takie do poprawy? Starty na pewno. No i gdzieś tam też bardziej mentalnie wynika gorąca głowa. Gdzieś czasami ta brawura jest większa niż aktualne możliwości na motocyklu, umiejętności, ale umiejętności też się będą zmieniać, więc... Myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Słyszałem, że ty jesteś jednym z ulubieńców tej młodszej części publiczności. Nie wiem, czy to tak jest, że młodzi kibice po prostu lubią juniorów, czy to ty masz taką aurę? Słyszałeś o tym? Słyszałem, widziałem też. Dzisiaj dużo od kibiców właśnie giftów dostałem, no bardzo mi miło. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale zawsze fajnie. No właśnie, byłeś tutaj mocno odpytywany, oprócz autografów, zdjęć? Troszkę tak, troszkę tak. Jakieś nietypowe pytanie utkwiło ci w pamięci? Tyle tych pytań było, że nie pamiętam jakiegoś szczególnego. Było parę pytań, ale myślę, że wszystko raczej pozytywnie, także ja popieram. Jak ci się podoba ta drużyna, którą tu skonstruowano, zwłaszcza z tym takim niedużym, aż bardzo mocnym punktowo, zwłaszcza gościem o inicjałach LM? No, póki co dzisiaj dopiero się tak naprawdę bardziej z Leonem poznałem. Wydaje się naprawdę w porządku. Cały czas coś sobie żartuje, dowcipny jest na pewno, co ja bardzo lubię, jak jest taki luz, jak można przy kimś po prostu luźno porozmawiać, bez jakiejś napinki. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie. Jeżeli będzie tak jak w tym, jeżeli chodzi o atmosferę, to naprawdę super. Będziesz coś zmieniał, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe albo personalne wokół siebie w teamie na przyszły sezon? Nie, tuner zostaje, trener Adam zostaje i mój mechanik Łukasz też zostaje. To ważne, że trener Adam zostanie, bo jak śledziłem te doniesienia medialne, wiadomo, że część z nich to od razu trzeba do kosza już po lidzie spuścić, ale ulga, że trener Adam nie podjął żadnej pracy trenerskiej, tylko będzie człowiekiem Oskara Churysza? Nie tylko moim, bo też trener ma swoją szkółkę, co trzeba podkreślić. Chłopacy naprawdę super jeżdżą, są młodzi chłopacy po 12, 13, 11 lat, a pod okiem trenera Adama ja widzę, jak to wyglądało pierwsze treningi, a teraz na koniec sezonu to jest niesamowite. Naprawdę jak tacy, no nie widać ich za kierownicy, jest pełen gaz tak naprawdę, super to wygląda, ale ja byłem raczej spokojny, ja mam bardzo dobry kontakt z trenerem, to nie jest tak, że my się tylko widujemy na torach, my też często się widujemy poza torem, dużo rozmawiamy, czy to po powrocie w jakichś zawodach w busie, także no, mnie doniesienia medialne mało interesowały, bo ja trenerowi ufam i wiem, o czym my rozmawialiśmy i o czym rozmawiamy. Ja mam takie wrażenie, że wy tak nawet sposobem bycia, nawet nie wiem, poziomem intelektu, zapatrywaniami na życie nadajecie na podobnych falach, patrząc na ciebie. Nie wiem, czy to jest takie trochę rock'n'rollowe życie, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Być może tak, no jakoś tak się dzieje, że się z trenerem super dogadujemy, więc dla mnie ta współpraca jest naprawdę... daje mi dużo możliwości po prostu, dużo trener mnie uczy aspektów czysto technicznych, ale też gdzieś tam podpowiada, jak sobie radzić w tym żużlowym środowisku. Niełatwym? Niełatwym, żeby czasami być bardziej stanowczym. Gdzieś mnie trener, w trenerze Adamie fajne jest to, że on nie powie wprost, zrób to i to, tylko da mi wskazówkę, jak to zrobić, ale pilnuje tego, żebym sam do tego jednak doszedł i to mi się bardzo podoba. Ostatnia kwestia, czy ty jesteś jeszcze przed wakacjami, czy już po, czy za chwilę będziesz przygotowywał się już fizycznie do sezonu, jak to u ciebie wygląda? Ja skończyłem sezon późno dosyć, bo tydzień temu jeszcze jeździłem na treningu w Opolu, więc jeszcze daję sobie takie 2-2,5 tygodnia luzu, gdzieś taki odpoczynek,
Nie powiem, bo może jakaś imprezka się zdarzy. Wiadomo jak. A ciepłe jest. Kraje? Byłem w tym roku na Ibizie, myślę, że wystarczy. Ale jeszcze tak z 2 tygodnie i zaczynamy się z moim trenerem Maćkiem od przygotowania fizycznego ostro przygotowywać. W tym roku też, w tamtym roku miałem robioną operację barku, implant miałem wstawiany, więc moje przygotowanie było opóźnione, a w tym od razu możemy od końcówki listopada na pełne obroty wejść. Także to też mi da większą pewność i spokój na nowy sezon.